Witaj! Tematem tego edukastu będzie Kordian Juliusza Słowackiego i koncepcja winkarlidyzmu w nim zawarta. Dowiesz się z niego, kim był Kordian, jakie były trzy najważniejsze etapy jego życia, no i dlaczego początkowo był taki strasznie nieszczęśliwy. Opowiem Ci również o koncepcji walki, jaką stworzył w tym utworze Słowacki. W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że Kordian, opublikowany w 1834 roku, był w dużym stopniu odpowiedzią Słowackiego na trzecią część Dziadów Mickiewicza. Przypomnij sobie koniecznie ten utwór, oglądając nasz edukast. Tytułowy Kordian w pierwszym akcie ma 15 lat. Co bardzo ważne, jego imię oznacza tyle co mąż serca, czyli człowiek, który sercem, uczuciami będzie odbierał świat. To idealny bohater werteryczny, zagubiony, nieumiejący odnaleźć swego miejsca w świecie. No i oczywiście nieszczęśliwie zakochany, odczuwający typową dla romantyków chorobę wieku. Tak mówi o sobie. Oto mnie sam, jak drzewo zważone od kiści. Sto we mnie rządz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. Oczywiście Słowacki celowo wykreował bohatera, który przeżywa wszystko zbyt mocno. Jest zbyt mocno nieszczęśliwy. W tej przesadzie widać często u Słowackiego ironię romantyczną. W ten sposób dystansuje się od bohatera, a także wskazuje na te jego cechy, które w dalszej perspektywie stają się przyczyną jego nieskutecznego działania. Kordian zachowuje się szczególnie w pierwszym akcie jak typowa ofiara losu. Czyli przeciwieństwo wielkiego Konrada z Dziadów Mickiewicza. To oczywiście też element ironii i polemiki z Mickiewiczem i jego koncepcją bohatera. Istotną rolę w życiu i wychowaniu młodego Kordiana odgrywa stary sługa Grzegorz, który jest raczej jego opiekunem. Troskliwie stara się też wytłumaczyć Kordianowi, jak odnaleźć sens we własnym życiu. W tym celu opowiada mu historie, które mają charakter przypowieści, czyli najprościej mówiąc, dwa poziomy znaczeń. Pierwszy poziom znaczeń to ta fabularna, dość prosta historia, taka jak ta o Janku, co psom buty szył. Drugi poziom znaczeń to metaforyczne przesłanie w niej zawarte, które ma dydaktyczny, czyli pouczający charakter. W tej o Janku, co psom buty szył pojawiają się dwie nauki. Pierwsza brzmi tak. Bogobojna trzutko moja, bądź spokojna. Co ma wisieć, nie utonie. Druga nauka moralna, którą daje stary sługa Grzegorz, brzmi trzeba wiary. I te słowa mają największe znaczenie. Grzegorz przekonuje, że należy wierzyć w sens ludzkiego życia, swego działania, że to daje energię i konieczną wytrwałość. Na życie Kordiana wpłynęły dwie kobiety, Laura i Violetta. Pierwszą z nich, Laurę, poznajemy w pierwszym akcie. Jest ona obiektem jego młodzieńczej miłości, miłości wielkiej i, jak przystało na romantyków, nieszczęśliwej i nieodwzajemnionej. Główny bohater mówi o niej tak. Miłość, zapomnę o niej wśród światowej burzy. Pozostanie głos wspomnień. Lecz gdy tylko słyszy jedno słowo z ust kobiety, którą obdarzył pierwszą, młodzieńczą, na wskroś romantyczną miłością, stwierdza. Ten głos rozwiewa złote zapału świtania. Zamknięty jestem w kole czarów tajemniczym. Nie wyjdę z niego. Podkreśla w ten sposób, że kobieta ta wywarła niezatarte piętno na całe jego życie. Dalsza biografia Kordiana jest wynikiem tej nieszczęśliwej miłości. Niby to popełnia samobójstwo, niby nie. Konkretnie zaś udaje się w podróż po Europie. To częsty romantyczny motyw. Podróż w celu odnalezienia sensu życia.
Pierwszy etap podróży to Londyn. Tam Kordian przekonuje się, że to pieniądze rządzą światem. Natomiast w Dover czyta Szekspira i przekonuje się, że rzeczywistość jest podła w porównaniu z literaturą. Cytuję. Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca. Na każdym szczeblu rzeczywistość czeka. Na kolejnym etapie wędrówki we Włoszech spotyka Violettę. Violetta pokazuje mu, że miłość można kupić za pieniądze, że to, w co wierzył wrażliwy chłopak, przynosi straszne rozczarowanie. Jest materializmem, nie miłością. Ostatnie rozczarowanie spotyka Kordiana u papieża, który miał być dla niego ostoją sprawiedliwości, jednak zamiast tego pognębił Kordiana i odmówił błogosławieństwa dla Polski. To już było zbyt wiele dla naszego bohatera. Postanowił się zmienić. Zmiana ta następuje dokładnie na szczycie Mont Blanc, gdzie wreszcie odnajduje on sens swego życia. Postanawia zostać przewodnikiem narodu podczas walk o wolność Polski. Analogicznie do Konrada Mickiewicza, bohater słowackiego nazywa ojczyznę Winkerliedem narodów, porównując ją do narodowego bohatera Szwajcarii, który poświęcił życie, umożliwiając rodakom odniesienie zwycięstwa nad Austriakami. Mówi tak. Ludy, Winkerlied ożył. Polska Winkerliedem narodów. Poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Słowacki udowodnił, dlaczego powstanie listopadowe musiało zakończyć się klęską. Doszukał się przyczyn w niedojrzałości spiskowców, objawiającej się w ich nieposkromionej naturze i niekonsekwencji, a także w złej organizacji i dowodzeniu powstaniem, mając tu na myśli nieudolnych przywódców. Autor jednak, krytykując postawę Polaków odnośnie patriotyzmu, daje rodakom cień nadziei na to, że ich ojczyzna się odrodzi. Pozostawiając zakończenie otwarte, w którym nie do końca wiadomo, czy Kordian ginie na Placu Marsowym. W porównaniu z dziełem swojego odwiecznego rywala, Adama Mickiewicza, Słowacki nie próbował gloryfikować naszego kraju, porównując go do umęczonego Chrystusa narodów. Realnie podszedł do tej sprawy, dając Polakom do zrozumienia, że można odzyskać niepodległość tylko wtedy, gdy zrywem będą kierowali prawdziwi, mądrzy patrioci oraz żołnierze, którym dobro kraju leży na sercu. W ten sposób Słowacki krytykował podstawowe wyznaczniki polskiego romantyzmu, każące wierzyć, że wybitna jednostka, wódz, jest w stanie zmienić losy ogółu ludzi. Jak widzisz, Kordian to niekoniecznie tylko nieszczęśliwa ofiara losu. A nawet jeśli tak, to autor zrobił to najzupełniej celowo, aby skrytykować romantyczną ideologię i poczucie wyjątkowości Polaków. Spróbuj teraz rozwiązać test, powtórz najważniejsze informacje ze ściągi, a następnie obejrzyj nasz edukast dotyczący trzeciej części Dziadów. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć oba utwory. Pamiętaj, że oba są w podstawie programowej, a Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjątkowo lubi układać tematy maturalne związane z tymi utworami.